Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Blumanji. Zapraszam was dzisiaj do kilkunastu minut z grą Warframe. Jest to darmowa gra, którą można zarówno zdobyć na Steam, jak i najzwyczajniej w świecie na stronie Warframe'a. Dzisiaj wystarczy zalogować i grę pobrać. Zajmuje około 19-20 giga, więc trochę zajmuje, no ale uwierzcie mi, jest to nic w porównaniu z tym, co ta gra potrafi nam dać w zamian. A daje nam dużo. Daje nam kooperację z innymi graczami. Poczekajcie, chyba muszę zwolnić trochę myszkę, bo tu się za szybko poruszam. Kurczę, no przecież zwolniłem. No dobrze. Co nam ta gra daje? Daje dużo możliwości. Jak widzicie, to jest Teno w kostiumie chyba Warframe'a, nie wiem, dokładnie nie przeczytałem, nie zagłębiałem się w to, ponieważ bardziej skupiam się na samej rozgrywce w tym wypadku. Ja mam trochę modyfikacji, zobaczmy, czy mogę mieć następne modyfikacje. Zobaczcie, tak wygląda generalnie mój zestaw. Jest to zestaw początkowy, bo ja jestem na samym początku mojej przygody z tą grą i ta przygoda na pewno nie będzie długa, ponieważ gra jest świetna, naprawdę uwierzcie mi, że gra jest super, ale no niestety to nie jest to, co ja lubię. To nie jest ten klimat, w którym ja się odnajduję. Ulepszenia, zobaczmy. Pojemność 1x17, no niestety, czyli tutaj nie mogę za bardzo nic dodać. Co by tu ewentualnie można by zmienić? Przekierowanie jest na dwójce, tu mam na czwórce. Rozciągnięcie. A gdyby tak to zdjąć i założyć to. O! Znacznie lepiej to już wygląda. Tak mi się bardziej podoba. No dobrze, wyjdźmy z tego. Jak widzicie, tak przebiega konfiguracja. Wyposaż albo ulepszenia, wyposaż. Czy możemy w coś innego wyposażyć? Możemy, tylko musielibyśmy mieć platynę, której ja nie mam. Platynę nabywamy w trakcie gry i z tego, co się dowiadywałem, rozmawiałem tu już z kilkoma osobami, to uwierzcie mi, nie musicie złotówki wkładać w tą grę, żeby to wszystko pozdobywać, żeby być jak najlepszym i żeby mieć jak najfajniejsze rzeczy. Kompletnie nie trzeba złotówki wkładać, trzeba trochę grać po prostu, najzwyczajniej w świecie. Moja broń taka najważniejsza, jak gdyby ta Prime. Zobaczymy, co tutaj mamy. O, 25 tysięcy. Mogę karabinek sobie kupić. A może kupię jakiś karabinek. To jest inna waluta. Jak widzicie, tutaj są dwie waluty. Jest platyna i ta druga waluta. To... Kurczę. Paris MK. Braton. No, Braton w niektórych rzeczach jest lepszy, no, ale tylko w niektórych. Coś tu innego można kupić, to jest 25 tysięcy, no to jest też takie za niski, nie mam takiego mistrzostwa, no niestety, nie jestem taki dobry. Są tutaj rangi mistrzostwa, powiem wam szczerze, jeszcze do końca nie udało mi się tutaj, jak gdyby MK1, może być fajne, 15 tysięcy, no to 18,2, zobaczmy. To dodaje lepiej, to lepiej. Krytyczne szansa, przeładowanie jest wolniejsze, status, szybkostrzelność, wyrzucenie przebijające. No trudno, na chwilę obecną myślę, że sobie jednak podaruję, ale za to zobaczę, czy nie mogę ulepszyć mojego łuku. 15,24, o, jeszcze jest dużo pojemności, aha, bo gwintowanie mam i to. O, mogłem dodać to, zdobyłem moduł, no i świetnie, i mogłem zawsze coś tutaj dodać dodatkowego. Dobrze. A czy tu mogę coś zmienić? Ile? Jeszcze 7 mi zostało. Konwulsja. Czy mam konwulsję? Aha, konwulsję mam tu na 6, więc nie opłaca mi się tego dokładać. A szybkie dobycie mam także. No to niestety nic tutaj dużo wiele nie dołożę. Wygląd. Główny kolor. Czy mogę coś tu zmienić? O, mogę. Super. Drugi kolor. A zmienimy na szary. Akcenty zróbmy na czerwony. Cokolwiek to znaczy, jakkolwiek to wygląda. No dobrze, już trochę lepiej to wygląda. Zobaczmy. Skana. Wyposaż. Czy możemy kupić jakąś lepszą? 150 platyny. 15 tysięcy.
No, ma dosyć sporą ulepszeń. Tu są chyba rękawice. Czy dobrze kojarzę? O, tu już dwie katany, już byłoby miło. To 15 tysięcy. A zostawimy na razie to. Zobaczymy, czy możemy to ulepszyć. Czy mamy modyfikacje? Mamy dwa pojemność jeszcze. Widzicie, broń się ulepsza poprzez po prostu uzupełniania slotów, które mają, tu mają swoje punkty. O, może uda mi się wcelować. I po prostu pojemność to jest 24 punkty, tak? Czyli do tylu można tutaj ponakładać tych modyfikacji. Ta modyfikacja ma 6 punktów, 4 to już jest 10. I po prostu trzeba liczyć. Teraz zobaczmy tak. Punkt nacisku 4, dobra. Zręczne uderzenie tu nie mam. Furia to tego nie mam. Zasięg też nie mam. Zostały mi 2 punkty. No więc tak za bardzo nie mam co dokładać. Dobra, na razie zostawmy to. Czy jesteśmy w stanie wyposażyć się w towarzysza? Jak zarobimy, to pewnie tak. No więc dobrze, to było na tyle, jeżeli chodzi o warsztat. Jeszcze kilku modyfikacji na pewno nie odblokowałem. Co tutaj mam? Tu mam warsztat. Zdobądź materiał, buduj nowe przedmioty. No właśnie. Złom mam, feryt mam, plastydy. Trochę mi brakuje, morfytu nie mam. No trudno, no to tutaj tego nie uda mi się zrobić. A generalnie można się pławić w kraftowanie, nie? Statek desantowy, no różne rzeczy można tutaj także robić. Dostajemy czasami towarzyszy, no, wyposażamy się jakby w drony i inne tym podobne smakołyki. Modyfikacja. Czy ja mogę to kupić, czy o co tutaj chodzi? Czy na czym to polega? Zakłócacz. A, czyli jednak można coś tutaj kupić. No dobra. Na chwilę obecną, uwierzcie mi, jestem na początkowym etapie. Sam się uczę dopiero tej gry. Wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem, ale staram się jak mogę, żeby to wszystko ładnie poszło. Dobrze. Teraz tak. Tu mamy zadania, ale moment. Osiągnąłem poziom. I teraz tak, mistrzowska ręka wzrosła. Zakwalifikowano do testu mistrzowskiej ręki. Tego testu można przystąpić tylko raz na dzień. Jesteś gotowy? Dobrze, spróbujmy. Zobaczymy. O, w trakcie wczytywania można się pobawić stateczkiem. Zobaczmy. Wielu ludzi zachwyca się tą grą. Broń boczną. Dobra, gdzie są cele? O, są. Kurczę, co tam już tak. Coś tu mi się nie podoba. Ale że co, że oni jeszcze ten? Czułość celowania, okej. Okay. Ale chaos. Mamy slow motion. Mamy. Strasznie dynamiczna jest ta gra. Granie przyjemność z rozwałki, jak się gra na więcej osób, jest przyjemna. O, trafiony. O! O! Ale chaos! Jestem w chaosie pogrążony. Ale poszła bania. Dostał. Zakończyłem Starmaga, to było takie łatwe? No dobrze. Super. Słuchajcie, w głównej mierze jest to gra PvE, czyli musimy
radzić sobie z potworami. Podobno jest tu opcja PvE, ale co my tutaj mamy? Skaner jakiś? O, no proszę, jakaś ciekawa opcja na statku. Ten statek też jest wielką tajemnicą, tutaj jest bardzo dużo rzeczy do odblokowania. Ale co chciałem? Chciałem się skupić przede wszystkim na grze. Ale nie podoba mi się szybkość. Coś mi tu nie pasuje. Czułość kamery. Czemu taka duża jest? Czułość celowania. Celowania podczas strzału. Zmniejszmy to. Potwierdźmy. Dobrze. I zobaczmy. No, teraz jest ok, w miarę. Dobrze. Mapa gwiezdna. Mamy zadanie zrabować zapasy serowców. Dobrze, lecimy. Poszukiwanie drużyny, dostajemy kogoś. O, podłączali jacyś ludzie. Przypadkowi. No i lecimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Idziemy. No sorry, chłopaki, ale... Nie otwierają. A to trzeba pozbierać, nie? O, poszli już. Idą, biegną. Ale idą jak przycinaki. Dobra. Coś tu powypadało. Muzyka jest fajna. O. Dobrze. Położyłem go. O, potraktowaliśmy trochę mocą. To przypomina taką, nie? Moc z Gwiezdnych Wojen. A, czyli nas zobaczyli. Odpalili alarm. Co tu można pozbierać jeszcze? Oni tam się męczą czy są, czy? Oj, za dużo strzał, to tu już nie mam. Dobrze. Dobra. Porobieni. A gdzie są moi... Jeszcze celowanie trochę mi nie idzie. Op. Jak u góry to wygląda? Oj. O, trochę chaosu. Jest, strasznie jest szybka ta gra. Dobra, idę pomóc. Dobrze. Dobra, coś tu wypozdobywaliśmy. Coś się przyda, coś trzeba wziąć. O, zapierdziana gościu. Ale tak to wygląda właśnie. Bardzo dużo się dzieje na tych mapach. Głównie jest w kooperacji, widzicie, dobrało mi. Innych graczy. Trzeba pozbierać smakołyki i pyszności. Dobra, gdzie trzeba iść?
Tam trzeba iść. The Ascaris has reached your mind and rendered your loyalty. You will return to me over your own free will. Dobra. Troszeczkę nie ukrywam, ale zasłaniasz mi obraz. Żebym się zgubił. Gdzie to jest? Gdzie tu trzeba iść? Na pewno coś pomyliłem. Jakieś kierunki byłem. Dobra, teoretycznie pokazuje mi tu. Ale przez szyb przejść nie mogę. Co jak nie mogę przejść przez szyb? No mistrzu, wiesz gdzie? Bo ja nie. Czasami... Idziemy. 1111 metrów. Jest szybszy ode mnie. I co teraz? No. A nie tu na dół? Widzisz? Jeszcze taki mądry też byłem. O, czuję, że tu musimy się... Chodź, mistrzyniu. Wracamy. No kurde. Gdzie to jest? Oh dear, oh dear. No słuchajcie, zgubiłem się. Powiem wprost. Czuję się zagubiony. Nie wiem, czy to tu z lewej strony nie będzie. O, z boki złożę czegoś. Zawsze skrupię z chęcią. No właśnie też tak myślałem, ale nie wiem czemu utknąłem tu. No wreszcie. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy.
jest fajne. Powiem wam tak, gra jest bardzo fajna, dla mnie jest zbyt dynamiczna. Klimat bardzo fajny, podoba mi się. Ale to i tak nadal jest dla mnie zbyt dynamiczne. Bardzo dużo się tu dzieje. Zobaczymy, jak pójdę tędy. Czy wyjdę? Gdzieś wyszedłem. Pędzimy. Chodzi na to, że jesteśmy coraz bliżej. 600 metrów. 500. Pozbierajmy, co można pozbierać. No to tak. To nie, mój. Zmieńmy broń. Są jakieś pyszności. Co teraz? Te zwolnienia, to wszystko tak wygląda czadowo. Mi się tak podoba, ale dynamika tej gry już mi się nie podoba. Dobrze, no więc tak, misję zrobiliśmy. Nowe mody wpadły jakieś. Biegłość wzrosła, super. Dobrze. Dobrze, no więc tak. Na dzień dzisiejszy to było na tyle. Nie podchodzę jakoś bardzo merytorycznie do pokazu tej gry z tego względu, że no najbardziej zależy mi na tym, żeby wam po prostu pokazać z czym to się je, bo tutaj żeby jakby wykazać wszystkie opcje, możliwości, to myślę, że trochę by to potrwało, że zanim bym to wytłumaczył, to by cały odcinek na to zszedł, a mi zależało na tym, żeby wam pokazać, jaka to jest radosna rozwałka. Swoją grą też pokazałem wam, dlaczego ja... dlaczego ja nie chcę... Momencik, opuśćmy zespół. Opuść zespół, dobrze. Dobrze, jestem sam. Dlaczego ja akurat chciałem... chciałem wam to pokazać. Sam grać w to za dużo nie będę. Myślę, że jeszcze jeden odcinek nakręcę i będę chciał wam pokazać, jak to wygląda dalej na innych poziomach. Ale naprawdę grać za dużo w to nie będę, ponieważ dla mnie jest to zbyt chaotyczne. Za dużo się tutaj dzieje i... no nie nadążam za tym. No nie idzie mi gra w tego typu rzeczy. Nie wiem, może sterowanie, może cokolwiek innego. W każdym razie wszystkim innym gorąco polecam tą grę, bo uważam, że warto spróbować. I może komuś przypadnie ona do gustu, może niekoniecznie, ale naprawdę warto sprawdzić, zobaczyć, posmakować, z czym to się je. Zobaczcie, grafika jest piękna. Uważam, że niczego tutaj nie brakuje, a tym bardziej, że ta gra jest darmowa. To myślę, że jest wystarczającym powodem tego, żeby zacząć grać w tą grę. Ja wam wszystkim dziękuję, z tej strony Blumanji, a to była gra Warframe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego spotkania.